Matylda, powiedz nam jeszcze raz, proszę, co to jest? To jest książeczka z pieczątkami w środku. A kto przybija taką pieczątkę? Taka pani. Po tym, jak wychodzisz z filmu, dostajesz taką pieczątkę? Nie, jak wchodzę na film. Aha, przed wejściem na salę. Tak, przed wejściem na film. Stefan, powiedz, co tutaj masz zamiar dzisiaj obejrzeć? Dzisiaj miałem zamiar obejrzeć film o chłopcu. O chłopcu? A wiesz, jak ten chłopiec ma na imię? Wiem, Jakari. Okej, Matylda, a jaki film teraz obejrzałaś? Jakari. Jakari? I to jest dobry film? Dobry. Dlaczego ten film jest twoim zdaniem dobry? Bo ja lubię ten film. Okej, a Matylda, uważasz, że dzieciaki powinny zobaczyć ten film, inne dzieci? Tak, bo nigdy go nie oglądały. Lena i Zosia, słuchajcie, przed chwilą wyszłyście z seansu. Który to był film? To był Kudłaty pies, z tego co wiem. I jeszcze jeden inny, ale nie pamiętam dokładnie. Aha, czyli taki zestaw filmów krótkich. Tak, dokładnie. Trzy filmy. Właśnie ten film z Małpką, co był, to do tego śpiewali... Śpiewali i grali na pianinie tacy państwo, takie trio tak naprawdę. A czy to był pierwszy seans kinowy dla was z muzyką na żywo? Tak, znaczy nie. Czyli zaangażowanie publiczności w tym wypadku jest fajnym pomysłem waszym zdaniem? Tak, jest ciekawiej i też jakby jest interaktywnie. Czy waszym zdaniem taki festiwal jak Kino Dzieci jest potrzebny? Tak. Tak, no bo jest fajne.